Siema wszystkim, z tej strony Soli, ja dzisiaj pokażę wam, jak wykonać wszystkie wyzwania tego tygodnia w Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz o wpisaniu mojego kodu sklepy, czyli Soli. A ja zapraszam was do oglądania. Pierwsze wyzwanie tego tygodnia każe nam przeszukać 7 skrzynek z zielonych żywopłotach. No oczywiście teraz pokażę wam lokację wszystkich tych skrzynek, więc od razu jak sobie tutaj przylecimy, możemy zauważyć, że jedna skrzynka będzie znajdowała się oczywiście na tym balkoniku. Kolejna skrzynka, jeżeli polecimy sobie do góry, powinna także znajdować się na dachu, oczywiście tutaj nie ma. Kolejna skrzyneczka może być także w tym domku. I jest oczywiście w tym miejscu. Czyli mamy już dwie skrzyneczki. Kolejna skrzynka powinna się znajdować w tym miejscu, dokładnie jest w tym miejscu. Trzy. Lecimy sobie tutaj. Tutaj także będzie, ale oczywiście tekstury się musiały nie wczytać, ale tutaj także powinna się znajdować jedna skrzynka, czyli mamy już 4. Kolejna skrzynka będzie znajdować się w niebieskim domku, także na dachu, mamy 5. Kolejna skrzyneczka znajduje się w tym oto miejscu, na tartaku, nie wiem czy tak można to nazwać, 6. No i oczywiście ostatnia skrzyneczka znajduje się albo tutaj w buzie, albo oczywiście na samym dachu, w tym miejscu. Drugie wyzwanie tego tygodnia każe nam wyeliminować 3 przeciwników w siorbanych szuwarach. No oczywiście nad tym wyzwaniem także nie będę się rozgadywał, ponieważ jest banalnie proste. Trzecie wyzwanie tego tygodnia każe nam znaleźć 4 latające pierścienie. Oczywiście one będą tutaj na kurzących kominach. No i oczywiście pokażę wam teraz wszystkie ich lokacje. Więc pierwsza lokacja będzie tutaj w tym miejscu oczywiście. Pierwszy latający pierścień dokładnie w tym miejscu na samym środku. Drugi zaraz dosyć blisko w sumie. Na tym okrągłym, w sumie nie wiem jak na to powiedzieć, ale na tym czymś na pewno będzie. Więc po prostu gdy już sobie go weźmiecie, idziemy sobie dalej tutaj wokół, skakujemy sobie na tą górę i oczywiście w tym miejscu po samym środku będzie kolejny latający pierścień. No i ostatni pierścień, schodzimy sobie z tej rury, wchodzimy sobie na schody, idziemy do budynku z numerem 5, wchodzimy sobie przez te drzwi i oczywiście ostatni pierścień będzie czekał na nas dokładnie na tej rurze. Więc jeżeli zbierzecie wszystkie te 4 pierścienie, będziecie mieli wykonane oczywiście to wyzwanie. Czwarte wyzwanie tego tygodnia każe nam użyć deski srebrnego surfera w jednym meczu. No i tutaj oczywiście nagrywam to przedwcześnie, więc nie mam podanej jeszcze ilości, ale na pewno będziecie mieli przynajmniej raz użyć tej deski w jednym meczu. No i wyzwanie wam się po prostu zaliczy. Pamiętajcie też, żeby śledzić przypięty komentarz, ponieważ tam będę dawał wszystkie informacje, jeżeli jakieś wyzwanie się zmieni, więc polecam po prostu obserwować ten komentarz. Piąte wyzwanie tego tygodnia każe nam wylądować na rekinie oraz ukończyć grę w top 25 osobach. Więc od razu oczywiście mówię, nie wykonujcie tego wyzwania w razu jak te wyzwania wejdą, ponieważ będzie tam naprawdę tak dużo ludzi, że ciężko będzie cokolwiek tam zrobić i ciężko naprawdę będzie wykonać to zadanie, więc polecam na przykład sobie zrobić tak 3 dni później, 2 dni później, żeby nie było już tam w ogóle ludzi. Oczywiście ostatnie wyzwania tego tygodnia każą nam zadać damage, więc nie będę tego zadania tłumaczył, ale oczywiście zostały jeszcze nam 2 zadania, które nie zostały omówione. Już wam mówię dlaczego, ponieważ to są 2 zadania, na których jest placeholder, czyli coś takiego, co trzyma miejsce, czyli oczywiście to wyzwanie nie jest ujawnione, ponieważ jest zaszyfrowane i prawdopodobnie dowiemy się, jakie to będzie wyzwanie dopiero w dniu, kiedy zostały wypuszczone te wyzwania, ponieważ jest to zaszyfrowane, tak jak mówiłem, no i nie mogę w ten sposób tego podejrzeć. Więc to było tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, aby obserwować przypięty komentarz, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, tam będą wszystkie informacje o zadaniach, na przykład jeżeli się zmienią albo coś w tym stylu. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, łapce w górę, subiku. To byłem ja, Soli. Siema!